Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA Online. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry Gun Running z Pawłem. A, dzień dobry, dzisiaj trudne warunki pogodowe. Agent trudne 14. Agent 14 mówi, że są trudne warunki pogodowe i startujemy misję. Będziemy robić dzisiaj misję z naczepy mobilnego centrum dowodzenia. I mam nadzieję, że wszystkie uda nam się zrobić, znaczy część z nich uda nam się zrobić. Innym razem, później. Nie, no chodzi mi o to, że uda nam się zrobić część z nich, bo niektóre są na 4 osoby, a niektóre nie, no, są na... Cię, bez problemu, ja bym to zrobił solówkę. Co ty no, dajesz? Pewnie, że tak, patrz, czekaj, wejdę ci do auta tylko. Wejdź. Wszedłem. A, mam działko, jakie fajne! Tutaj jest tak, no, że super. Jak się wybierało właśnie jeszcze dodatkowo dwie osoby, no, to by był jeszcze jeden łazik. Tylko jest. To ciekawe, jakby się grało na trzy osoby, a trzeba zawsze wsiadać do tych łazików. Mhm. To ciekawe, co by robiła ta trzecia osoba? Chyba tylko jechała. Albo siedziała na działku tam w jednym miejscu. No w sumie. Dobrze, Pawełku. Można się przesiadać, tylko wtedy nikt nie kieruje, nie? To będzie, tak, można to się przesiadać? No można się przesiadać przy samochodzie, jak dobrze pamiętam. Tylko nie pamiętam którym klawiszem. Ha. Ale to nie w każdym. Dobrze, mamy niższy cargo boby. A, to jest cargo bob. To jest, no. Mam strzelać do niego? Znisz? Tak. Cargo boba. No on jest kuloodporny. I co tu jest? Rzucałem czymś. No, rzucałem bomby, ale zabiłeś go, jest okej. Nie możesz wyżej? Okej, to jadę tak. Ty teraz musimy niszczyć takie cargo boby, ale też trzeba uważać. O shit. Jedź tym, torami jest bezpiecznie. Dobrze. Ja tak myślę, czy nie kupić tego łazika, on jest tani, ale... Jest no... tani, ile? 2 miliony? Nie, niecały milion. Niecały milion, no! Dokładnie, to jest prawie za darmo. No, to jest prawie za darmo w GTA. A on się kupci, o, wybuchło. On się kupci. On jest fajny, ten... ale taki kurczę niefajny, bo tak słabo się nim jeździ trochę, ale tampa jednak lepsza chyba jest, nie? Nie, fajnie wygląda. Można... Znaczy powiem ci szczerze, ten... ja bym wziął tego, tak? Tylko, że tampa jest bardziej obudowana, jest bezpieczniejsza, tutaj każdy ci heada sprzeda. Właśnie nie, w tampie też. Niezależnie od tego, jak obudujesz ją, to no, niestety tak. To niestety. Jeden strzał przez szybę i po tobie. Widzisz. Ten pancerz nie działa, niestety. Ale tam są dwa minigany, którymi możesz kierowca sterować podczas jazdy. Dokładnie. To jest niesamowite. Dobrze, zniszczmy cargo boba. Bobie cargo, tylko czekaj. A tu jest w ogóle rakietę. Z rakietami lata. Rakietę. Dobra. Strzelam. Parzech leci, wow! Jak Adam zabiłeś, mały. Zabiłeś rzucającego bombami... Miotacza zabiłem. Miotacza granatu. Baseballu. No bez kitu, on... To się tam rzucał ten może od tyłu, a on tsz, odpijał. No dobrze. Ja bym się wyprzedził tym... A nie mogę. Dobra. Czekaj, każdy pojazd powinien mieć jakiś weak spot, czyli słabe miejsce. Ciekawe jaki ma cargo bob. Chyba. Widzowie, jak chyba wiecie, to się wypowiadajcie. Tak, na bieżąco podpowiadajcie, na pewno nam to pomoże teraz. Nie, no, na przyszłość to nam pomoże, oczywiście, że tak. No, powtórzymy sobie tą misję już ale z waszymi tak, radami. Nie, ale wystarczy strzelić dwa razy w odpowiednie miejsce i można wysadzić, nie? Tak, ale w przypadku cargo bobów to nie wiem, gdzie to jest to miejsce. Nie mówi o wyrzutni no. rakiet. Tak. Ale wiem, gdzie jest na przykład w zwykłych śmigłowcach, tam w tylne śmigło wystarczy trochę postrzelać i to tylne śmigło wtedy odpada i jest fajnie. Tak, wiem. Mam strzelać już do niego? To jest tyta. No oczywiście. O, shit! Tu jest murek. Widziałem. Ale tu ma zasięg ta twoja broń, ty. Ale ty masz działo, Paweł. Może on się zaraz kopci. No? Może mu w silniki postrzelam. Może trochę dalej. Ty czuję się niezabezpieczony. Czekaj, ja tam spróbuję wjechać, jak on wybuchnie. Nie wsiadaj! Czekaj, ląduję. O, shit. Jest, możesz wjechać, szybko. Próbujemy. Patrz, udało się. No, Zagadko. Jesteśmy w środku, w cargo bobie. Damn. A możesz wyjechać? No mogę. A, dobra. Nie, tak pytam tylko profilaktycznie, bo czasami jest tak, że jak wejdziesz, to już nie wyjdziesz. Tu mamy... O. Są takie sytuacje. Po odcinku ci powiem o pewnej sytuacji, której nie mogę powiedzieć na odcinku. Dobrze, wiem chyba o co chodzi. Dobrze. Znasz mnie i wiesz o czym będę mówił. No raczej. Czekaj, tu musimy koniecznie do punktu dojechać. Dogoń Tikana Meriwether. I go zaliczyć.
Musimy zaliczyć Tytana, tak jest. Ostatnio na Tytanie pojedziemy sobie tu, patrz, zrobimy taki trik teraz. No. Pojedziemy sobie tu i z góry będziesz ich naparzał. Człowieku, będziesz miał taki fajny widok, patrz na fajnie. To. Fajnie. Wszystko zdjąć, czy tylko Tytana? Ja nie wiem, no jak chcesz, jak ci wygodnie. No dobrze, to będę strzelał w Tytana. Patrz, nawet go trafiam. No, i chyba nawet nie będziemy musieli się ruszać. Spróbujemy w ten sposób. Chyba zaczyna lądować. Tak, do wody. Uwaga, uwaga, uwaga. I jest wylądował! Ładnie! Ostatniego cargo Boba musimy. Ale śmigłowce super, na swoim nie zaczęły golić, nie? No, one tam. To takie cywilne śmigłowce są, które akurat tam przelatywały. Normalnie takie zwykłe ciołki tam się działy i tak mówią, a lecimy prosto. Jasne. No. Nie, to była wycieczka z GTA 4, tam takie wycieczkowe helikoptery latały, nie? Pamiętasz? Racja. No tak, no bo ci z GTA 4 nigdy nie widzieli GTA 5, więc chcieli sobie przyjrzeć. O właśnie, widzowie, chcecie, żebym pograł z Pawełem w GTA 4 na multiku? Tam jeszcze tam było kilka takich misji do zrobienia, nie wiem, czy tam multik jeszcze działa, ale chyba powinien działać. No fajnie by było. W sumie ja pamiętam, przez pewien czas myślałem, żeby, wiesz, chwycić tego GTA 4 jeszcze. No i tam był multik, tylko właśnie, bo tam były takie głównie zadania, nie było takich misji, że misje, nie? Mhm. Kurde. Dobra, to napiszcie w komentarzu w razie czego. Tam były chyba ze dwie misje, pamiętam, że Handmine Noise i jeszcze coś innego. Czy NUS, jakoś tak się to nazywało. Mus czekoladowy, coś takiego. Trzeba zmodować najlepiej GTA 4 i... Na multiku tam, no. Autko jedzie. Co to było w ogóle? To jest nowa funkcja tego pojazdu. No, terenówki ładnie wystrzeliwuje, elegancka. O kurczę, odkryliśmy coś nowego. Sympatycznie. Dobrze, mamy Cargo Bob Meriwether kolejny do zniszczenia. Już mu tam strzelam. Gdzie uciekasz? No patrz, przez krzaki to tak za bardzo nie mogę, wiesz. Nie wiem, czy gdzie strzelam, czy go trafię cywila i co będzie. W GTA jak trafię cywila, to będzie słabo. Nie, już koniec chyba, już go zabiłeś. Nie, żyje tak, jeszcze, co tam wybuchało? A, te rakiety tam do nas leciały, wiesz? Rakietę, no a nie, bombkami rzuca. Ej, ale tym się ciężko jeździ, powiem ci, naprawdę. Dobrze, to musiał chyba ty sterować. Bombki, bo bombki tam latają. Czekaj, spróbuję tam, o. Wiesz co ci powiem? Ja poleciała. Na następnej misji ty będziesz prowadził pojazd. Dobrze. Ja będę strzelać. To słabo strzelam, chcesz powiedzieć, czy co? Nie, bo ty lepiej prowadzisz. O, shit. Celuję, co on taki twardy? Spokojnie, troszkę do tyłu. O, dobrze. Troszkę do tyłu. A już, możemy Ekstra. Jechać? Do punktu odbioru. O kurczę, tam obok, tam z boku jadą. Shit. Pan Kotył rozdaje karmę. No, przepraszam. I karma wraca. Karma wraca, dokładnie. Oh damn. O shit, rakietę! Strzelam widziałeś pestkami, to? No, zauważyłem właśnie. Pestkami dyni strzelasz. Tak, chciałem właśnie powiedzieć, tam się kopci coś. O shit, kurczę, wiesz co? Cholera. Wziąłem sobie, chciałem się napić i... Chciałem się napić. Ej, no dobra, będę grał na klawiaturze. Znaczy... Będę grał na klawiaturze i się napiję. Jak to wystrzeli... Patrz, normalnie wystarczy strzelać w silnik. I auto się zapala. No, czasami, bo ta broń jest ogólnie niecelna i czasami się zdarza tak, że te pociski lecą też w ten słaby punkt. Tu wsiurka? Dobrze. Wsiórka. Tam wsiórek był rzeczywiście, tam nie wiem, nie zwróciłem uwagi. Jest ma wsiórka normalnie takiego, srebrnego, chromowanego. Ja zauważyłem, że jak się strzela z działek, to najlepiej strzelać w szyby samochodu, wtedy najszybciej wybuchają. Znaczy nie, właśnie ty. Silnik chyba, wydawało mi się. W ogóle, żeby robić szybciej te badania w GTA, to ja sobie wchodziłem do domku i oglądałem telewizję, no i sobie odchodziłem od komputera i gdzieś sobie tam szedłem, nie wiem, zrobić kanapki czy tam na spacer z psem i sobie przychodziłem, no i wiesz, kasę miałem mało, bo tam 8 tysięcy ci zabiera co paręnaście minut, no ale nieważne, oglądałem sobie tak dłuższy czas te bajki wszystkie w telewizji, ja pierdzielę, jak one są porąbane. Masakra. Wiem, cały czas. Kiedyś cały czas tylko fragment. Teksty. Ja wiem, cały czas na stopy leci. To jest jakaś masakra, takie zboczone, że koko. No, jak tam zboczone? Normalne. A, no normalne, tak, normalne, no. No, no takie powinny lecieć. Ale ta gumka na recepturka na gałce to już nie działa, czy co? Znaczy działa, ale po co tak, skoro może sobie siedzieć? Szkoda pada tak. Niszczyć. Znaczy no, wiesz, zawsze ale... możesz, nie wiem, na przykład postawić mały ciężarek na A albo na D. Mam... Dwie gumki, recepturki, proszę bardzo, są. W razie jakby ten sposób nie wypalił, to mam mój sposób.
Tak jest. I to działa także na PS4, sprawdzone info. Bojowe hakowanie. Dobra. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Czy to jest pojazd półgąsienicowy teraz? O kurde. Nie, co to my tu mamy? Nie, czekaj, motorówkę. Uderzmy go. A nie, to nasz Get człowiek. The boat. No, teraz ty miałeś prowadzić. Tak? Ty dzisiaj, na tej misji ty wszystko prowadzisz. Okej, okay. Tylko teraz ja wcześniej grałem na tym. Nieważne. Na klawiaturce teraz gram na padzie, więc... Tak? No, a to ty masz pada, ja nie wiedziałem, że ty masz. Mam pada, bo ja próbuję ćwiczyć grać na padzie. No, no. Bo, wiesz, mam tą konsolę i nie potrafię grać na niej, nie? Oj, potrafisz, no. Więc... Horizon przeszedłeś całe to... Więc podłączyłem sobie... Czemu to powiedziałeś? Nikt nie wiedział. No i tak z tego nie będziemy grali na YouTubie, no bo nikt tego u nas nie chciał oglądać. Znaczy ja i tak przyszedłem, ale nie, ludzie, bez sensu w ogóle seria. Ludzie nie chcieli tego, więc no nie ma sensu zapychać nie. Czasu antenowego. Właśnie. Dokładnie tak. Lepiej wrzucić więcej GTA. No, no przykład. GTA no, zawsze jest ciekawe. Ej, zaraz O, co ty? Zaraz most! Prawie zahaczyłem o most, nie? No jak to zrobiłeś, że nie zahaczyłeś? Tam normalnie... Jestem dzikim chyba... skuterem. Czekaj. Dobra. Można tutaj stanąć? Czekaj na dalsze instrukcje, dobrze. Security. Aha, wiem co to chyba jest. Nie wiem czy ja to robiłem, ale chyba tego nie robiłem. Ale coś podobnego robiłem. Aha. Nie, robiłem to już kiedyś chyba. Tylko, że tu zginąłem, bo było ciężko. Musimy tutaj podglądać ludzi. To jest taki Big Brother teraz, z tym, że na żywo. Czekaj, Big Brother jest na żywo? Nie, nie jest na żywo. Nie, jest transmisja na żywo. Nie sugerujcie tak? się u góry po prawej stronie, bo ja tego nie transmituję, jakby co. No dobrze. Dobra. I co, muszę tak oglądać, jak oni sobie chodzą? No, tutaj jeden gościu wyszedł, odszczepię sobie kranik i koniec. To jest strasznie dużo kamer. Dobrze. Dobra, brumka. Teraz tak. Możemy zrobić tak, że ja z jednej strony, ty z drugiej. Na przykład tu mnie wysadzisz i potem atakujemy razem, na przykład. Dobra, czekaj, podjeżdżam. Po cichu ich ściągamy, okej. Po cichu podjeżdżam. Ops. Czekam na ciebie, czekam na rozkazy. Już chyba wiedzą, że jesteśmy, wiesz? Ja pójdę z drugiej strony i chyba wezmę jedną klawiaturę z myszką do strzelania. No nie, no tutaj tak, to nie ma bez... Ej, wiesz ma, co, nie się w ogóle... włączyło chyba. Nie, nie słyszą nas jeszcze, myślę. Myślę, że jeszcze wszystko jest okej. Okay. Tak? To... No. Jezus, co ale... za głupi kot wyskoczył z drugiej strony. Ale na wszelki wypadek wyciągnij jakąś broń szybkostrzelną. Czy nie pistolet? Dobra, rozumiem. Wezmę sobie w takim razie coś mocniejszego. Na przykład karabinek fajny. O Jezus, no... O Boże, jaki beznadziejny koteł. Czyli co? Czekaj, ci tam na górę pomogę, powoli. Bo... Wchodzisz? Okej, wchodzę. Też miałeś problem z wejściem na drabinkę w ogóle? No. Ja też miałem właśnie problem. Nie strzelaj w buzię! No nie. Ale są łatwi do zniszczenia. No klawiatura z myszką to jest jednak, wiesz, potęga. No oczywiście, że tak. To jest... Nie ma o czym rozmawiać. Praktycznie no. nie robię non-scope'y, nie? Chyba, żebyśmy spróbowali odpalić na auto-aimie misję. Tak, będziemy musieli na auto-aimie odpalić, będziemy wtedy próbowali ewentualnie na padzie. No to bez sensu. Ja sobie pada kładę przed klawiaturą. Jak jeżdżę ja samochodem albo latam, no to wtedy... A to ty, o kurczę. W ciebie strzelałem. Gdzie strzelasz? Nie strzelaj do mnie! Ja mało MCIS, zdrówka. MCIS. MCIS. Tak jest. Wydział narkotykowy, proszę Wydział stać. Wydział kotowy. O właśnie. Wydział kotowo-samobzykowy. Kot samobzyk, tak jest. Dokładnie, to ostatnio na live wyszło. No, no. Gdzie ty tam chodzisz? No, tutaj wszystko sprzątam. No, ja a i ty miałeś sterować. Ty miałeś prowadzić pojazd. Tak? Tam zbieraj dobrze. Pojazd, a ja ten. Ej, porazi mnie prąd. No co ty, no, tam musisz skakować. Ja osłaniam w takim razie. To ten, to ty osłaniaj, a ja będę ten, klikał. Klikaj, klikaj no. Będziesz klikerem, jak w The Last of Us. Znaczy w sumie musiałem tylko odpalić aplikację, ona sama się hakuje. No dobrze. Tylko nie wiem czy mogę strzelać, nie mogę strzelać, ale lipa. Ja zaraz zginę. No zaraz, a oni tu do mnie idą, więc czekaj, ja sobie muszę postrzelać trochę. Nie, tą aplikację możesz chyba schować też, ja to no, kiedyś też właśnie. Tak miałem. No przestańcie biec do mnie, ile was jest tutaj? Osłaniam cię, Paweł. Czekaj, gdzie to się włączało? Mam przytrzymać H?
Ja nie mogę teraz włączyć tej aplikacji. Ona nie musisz jej włączać. Jest okej, okay, ona się hakuje dalej. Hakuje, faktycznie. No. O kurde, padnę zaraz. Po prostu blisko pojazdu muszę być, racja. Nie mogę przy kąsek wyciągnąć, bo ich tu cały czas przybywa. Shit, gdzie on tam jest? Spokojnie, dasz radę. O, się chowam się. Czy dasz na trudnym poziomie? Tak. Ale mamy jedno życie, jest okej. Umarłeś? Okay. Tak. A, fajnie. Idę ci pomóc, już teraz. Dobra, teraz wsiadę już, wsiadam się. Wsiadaj, no. Gdzie ty jesteś? A, ty tam. No, jestem koło ciebie, tylko... No to ten, to abyś użyj klamki tej naszej. Klamki? No dobra. Do wsiadania takiej. Już. O, dobra. Ty mnie osłaniasz, dzięki! Ej no, kurde, Asuka, serio? No, nie, jeszcze nie. Krzywdy mi zrobił. O, dobra, jedziemy. Dobra. Lewo czy w prawo? Tędy chyba, nie? Spróbuj tu, no. Spróbuj tutaj. Dobrze, próbuję. Śmigło! Czekaj, pomyliłem kierunki. Tam też drugą. Ach, cholera. Dobra, jest okej. Okay. Dobra, już jedziemy, spokojnie. Ops. I nie ma gościa. Ładnie, na drifcie wjechałem. Teraz wam pokażemy, gdzie raki zimują. Chociaż nie wiem, czemu tak się mówi w sumie. To chodzi o to, żeby schować się pod kamień. Aha. Nie czuję tego. Dobra, jedziemy. Tak się już nie mówi, tak mówiły nasze mamy do swoich chłopaków kiedyś. Nie wysadzaj mi aut. O kurde. Roki zimują. O rany, ile ich tu jest w ogóle? No za dużo, z miniganów nas cisną, Paweł, jedź. Są cztery śmigłowce i jakiś samochód za nami jedzie pod tobą, po twojej lewej. Za nami. Atakuje, no. Nic się nie ma. Właśnie nam wjechał, dzięki, przyspieszyłeś nas, ziomek. O, shit! Ile tutaj tego jest? Czy to są radiowozy? Nie, to nie są radiowozy. Ja się pochylę delikatnie, bo... Nie wiem, do kogo najpierw strzelać. Tu są cztery buzardy i jedna walkilia. Dobrze. A oni strzelają rakietami, czy nie? Też, ale rakietami tak mozolnie i tak niecelnie bardzo. A, to... Łoż ty, kurde, faktycznie! Nie zauważyłem. Będę patrzał do tyłu w takim razie. Żeby omijać również rakiety. Lepiej się nie stresuj. Kurde, nie serio do kogo strzelać, ja pierdziu. Już się nie stresuję wcale, bo wcale te rakiety nie lecą w nas. Nie, gdzieś tam obok. Nie, faktycznie bardzo mozolnie strzelają, jak my jedziemy cały czas prosto. Tak. Praktycznie w ogóle nie skręcam, a oni nie ogarniają. Walkilia się rozbiła o buzarda, Dobra, dziki zakręt. Jedziemy na przełaj. Jedzieś. Musimy sprawdzić gąsieniczki. Jeju, to działko jest słabe, ale chyba można to jakoś ulepszyć. Chyba tak. No tak, BWP można też ulepszyć, można kupić rakiety. Zamiast zwykłej amunicji. 10 No ja będę musiał kupić BWP i posprawdzać to. Ostatnio ty kupowałeś wszystko, to teraz ja coś tam kupię. To wszystko musisz ty kupić. Kurde, ja tylko 2 miliony. Nie trzeba znowu szarka kupić. I znowu widzowie mówią, o Lucek, cheater, skąd masz tyle kasy? No dokładnie. Kurde, nie, to znasz się nie strzelaj. Misję sfejlował pod koniec, jakby naszego zabił. By nas atakowali. Ale by było. Udało się, ciężka misja była. Ale finalnie jakoś dojechaliśmy. Zwłaszcza to hakowanie. Ten czas oczekiwania, kiedy stałem na straży i dałem się zabić. A ja zamiast schować się za przeszkodę. Ja też stałem na straży, przepraszam bardzo. 13900, no proszę cię. Zawsze coś. Co? Znaczy słabo, no ale lajkuje. Ten, jak sprzedamy to auto, to może coś z tego będzie. I widziałeś 25 zabójstw mieliśmy obydwoje. Jak 25 zabójstw? Ja miałem 55. Ty miałeś 25, a 55. Co ty gadasz? Weź, nie kłam tu, dobrze? Nie, ja to chcę, proszę to ten cofnąć, ja muszę zobaczyć. Coś mi się nie zgadza. Masz na nagraniu wszystko. Ja sobie sprawdzę, kto więcej zrobił. Widzowie są świadkami tutaj. Zobaczymy. Sprawdzimy. Przyczepiane działko do samochodu jakiegoś terenowego, który jest też opancerzony, na to wychodzi, tak? Ja nie wiem, czy on będzie opancerzony. O, jest opancerzony, no patrz. Ale bania, jego jeszcze nie dodali do kupienia. O co chodzi? Nie można go kupić chyba. Dobra, musimy ustalić tutaj, kto kieruje. To ja może. Ty, ile masz tutaj, zobacz, opcji do wyboru. Patrz na to. Musimy się zdecydować Dobra, na coś, zobacz. Czekaj, chwilę, musimy wybrać, które bierzemy.
Ja pierdziło. Czekaj, które zawsze było dostępne? To poczwórne czy to podwójne? Ty, to podwójne, ja muszę ze wszystkiego strzelać. Nie, poczwórne zawsze było dostępne, podwójne jest te mocniejsze. A to jest z rakietami chyba. Weźmy to z rakietami. Patrz na to, ziomek! Ja bym brał to. Czekaj, już podłączam. Już biorę. Ale zobaczę jeszcze rakiety. Ale to będzie zniszczenie. What the fuck? Ja nie wiedziałem, że to jest wybuchowe, nie? Ja pierdziu. Jesteś? Nie, to jest słabizna, przestań. No co tu ty? Są namierzające, ale ja wolę to jest takie... O kurde. Co fajnie, że może sobie to całe uzbrojenie przetestować. Spoko opcja, nie? Yo, zanim yo, kupisz, możesz przetestować. Boż wiedział, no co właśnie. Masz, czy chcesz tuningować, czy nie. Ty, co on taki szybki o jest? O Jezus Maria, jak to pędzi, jak w ogóle... O! Jak to zakręty bierze. No, co to takie szybkie patrz jest? Patrz na to. What? To jakiś buget jest chyba. Co? Mam nadzieję, żebym mógł to kupić. Poważnie to i jest patrz, tak... jaki ten. Nie. Tu, patrz. Oha, dobre. Z boku wydechem. Ale bonia. To taki mi... Łosie, to takie działka podwójne są. Ale akcja. Jedziemy? Nie, musiałem spalić kapcia, przepraszam. Musiałem spalić kapcia, jeszcze wiesz, musiałem parę rzeczy zrobić, to nie jest takie. Ja pierdziu. A na padzie nie jest tak jak łatwo. Jak to pędzi? A jak to w ogóle skręca hardkorowo, stary? No. Co my mamy tu zrobić? Jak ja wezmę ostro zakręt, to ty wypadniesz pewnie, zabijesz się. Ale patrz. Będzie fajnie strzelanie. Co się dzieje? A w ogóle my nalecimy na lotnisko. Tak, chyba... O. Dobra, co skacze... Nie, otwarte bramy są, nie, ale moglibyśmy skoczyć. O, rozwarły się! Elegancko, dobrze. Nie, ich w ogóle nie ma. Zabrali. To chyba jakaś polska misja jest. Polska misja? Czemu? No bo zabrali bramy. A, dobrze. Na złom od razu. Pojadę według wskaźników. Okej. Okay. Żeby nie było tak łatwo, wiesz. Czekaj, momencik, zabierz naczepę do hangaru, nie strzelaj na razie, bo pewnie będzie potrzebne coś. Chroń pierwszego dygnitarza. O, widzisz, nie mamy ich zabijać, tylko mamy ich chronić. Bez sensu. Jak mamy ich chronić z dołu, jak oni będą samolotem lecieć? Normalnie, zablokuje im przejazd. No dobrze. O. Od północy odciekają. Okej. Okay. O, śmigłowiec pierwszy. Uwaga. Dobra, auto policyjne. Wow. Przed nami. Dobra. Co to jest? Nie no, genialny sprzęt. O kurde, ja pierdzie, jaką to ma moc. Jaką to ma moc. Wiesz, czekaj, tego tutaj, bo te policjanci. Jak mam ich chronić w ogóle? Niech oni tak sobie i tak polecą i tak. Ja pierdziło. O kurcze, ciężko się tym trafia, ale kur... Ty, gdzie ty poleciałeś? Dobra, pierwszy samolot leciał, teraz następny. Aha, o to chodzi. Teraz po śmigłowiec, czekaj, o. Widzisz? No, tu jest chyba tędy musimy pojechać, czekaj, bo teraz pewnie jest w innym miejscu w ogóle. I policja nas goni jeszcze. Nic. Wow! Ej, ciekawe, czy te auto jest kuloodporne. Znaczy, szyby nie wyglądają na kuloodporne. Znaczy, żeby... znaczy nie strzelaj mi w szyby, proszę cię, ale... Dobrze. A wodoodporne jest, czy nie? No tego nie wiem. Musimy sprawdzić kiedyś. Czeka drugi dygnitarz. A gdzie to jest to miejsce? Czekaj, już ci powiem. Ej, bo to tutaj jest. A, to musimy tam wrócić jednak. Nie, tutaj jest drugi wjazd na lotnisko. Pawełku, dobrze jedziesz. Tutaj dookoła, czekaj, o, shit. Chwila. Spokojnie. Wycofał. Widać, że w Farminga nie grałeś. Wiem, odczepiłby się, nie? No, niestety. Nie, zablokowałby się, ale to jest GTA, tutaj nie ma znaczenia. Jest wjazd, ej, ten jest. Drugi... O, zablokowany, czekaj. Co jest? No. Halo? Kurde, nie da się... Staszek, otwórz! Kurde... Spokojnie, czekaj, zaraz tam wjadę. Na razie go nie zabili jeszcze, więc jest okej. Okay. Ja pierdziu, to działko jest super. Okazuje się... To jest prawdziwe działo przeciwlotnicze, ale to powinno jeszcze strzelać takimi szybkimi i wybuchowymi. Tak... Znaczy, powiem ci, szczerze, powinno wybuchać. To słabe, że kupujesz za 2 miliony takie działko. No. I na starcie dostajesz coś takiego zwykłego. Tak, co nie działa w ogóle. Dokładnie. Nie no, i to też musi się trochę też załadować. No. Dobra, gdzie on jest? Musimy fajnie, że można sobie to posprawdzać wszystko. On jest tutaj, czekaj, musimy go chronić. A, teraz chyba pojazd będzie. No, nie wysadzaj go.
To było? Nie, to nie tu było. Jest, tu jest z boczku, patrz. No widzę, widzę. A czekaj, to kurwa, jakby sobie... Yeah, boy! Ej, o kurde, wow, wow, na górze! Wow, wow, wow. Co to było? Ej, w ogóle moje okna są kuloodporne, ci powiem. Tak? No zobacz sobie na moje prawe okno. Jest delikatnie uszkodzone, ale nie przebite. A, nie, to wiesz co? One nie są całkowicie kuloodporne. No nie chyba. Są całkowicie, ale... Jak zacznę sam strzelać, to pewnie już mi straca okienka, nie? Ale... No, no, lepiej nie strzelaj. Ja nie będę strzelał. Wow, jakie to działko jeszcze. Jest super. Aż kurczę, szkoda mi ciebie, że nie możesz tym postrzelać tutaj. Nie no. Świetnie się tym strzela. To jest genialne. Masz taką frajdę, jak kogoś trafisz. Ja. Wow. Ale podoba mi się ten samochód, wiesz, ja bym go normalnie nie jeździł Ile do kościoła. Do kościoła? No dobrze. No, oczywiście. Ty nie wysadź naszego ziomka. Tak właśnie tak robię. Nawet nie trafienie w gościa, no wiesz ty co? No mówię, że te działka najlepsze są na ludzi. Za chwilę. No znasz, spokojnie. Wow, ale uważaj, ładują! dobra. Zaparkowałem na razie. Co jest grane w ogóle? Stary, no wiesz, to jest normalnie... Dobrze. Tutaj cwrak przyleciał. Przyleciał jakiś wrak, nie? Po prawej, za nami. Śmigłowiec, u góry. Po prawej, za nami, u góry. No płaczę ci. Po prawej, za nami, u góry. Walk w śmigłowce, czekaj, o. Tutaj uważaj, o, dobrze. Tutaj jest, tam czekaj. Jest, czekaj, tam leci. To jest nasz! A nie, to był nasz. O, shit. Gdzie on jest? Tam jest, tutaj. Tam leci. Wow, co za trafienie. Ale powiem ci, że bardzo fajnie się tym strzela, tylko trzeba tak troszeczkę... Okej. Okay. Zrobimy tutaj zakręt ostry. Ładnie wjechałem, nie? Elegancko. To jest piękne, tam po lewie autko jedzie. Śmigłowce może najpierw, no. Kurczę, bo te śmigłowce to mają niezłe strzały niektóre. Jezu, z rakietami przed nami jest. Gdzie? Za nami, no patrz jak strzela. No już po nim. Dobra, startuje, po lewej coś leci. Po naszej lewej. Paweł, tu wszędzie coś leci. Widzisz? O, dobra. Przed nami. Ach, myślałem, że się uda go tak odczułki ładnie. Wow, jakie pociski tu poleciały na klatę. Elegancko. Następny par zrespił się za tym, który zniszczyłeś. Dobra. Wystartował. Okay, musiałbyś postrzelać. Ja bym chętnie odpalił jeszcze raz tą misję, żebyś ty strzelał, bo to jest niesamowite. A co, byś chciałeś pojeździć? Nie, znaczy te pojeździć też bym chciał sprawdzić ten pojazd, ale dobra to. Czekaj, sprawdź sprzęt gdzieś tam. Gdzie mam sprawdzić ten sprzęt? Opuść mnie za nowe lotnisko, dobrze. Coś czuję, że ty niedługo kupisz to działko. No oczywiście, znaczy ja samochód chcę kupić. Ten samochód mi się bardzo podoba, tylko że na razie go nie ma. No nie ma go, no. Ale jest tylko świetny. Go dodadzą, a na pewno go dodadzą niedługo. Widać jak on zapierdziela w ogóle. Ciekawe, czy on jest w ogóle stuningowany. Ja założę się, że on jeszcze nie jest tuningowany maksymalnie, tylko to jest podstawka. Jestem tego pewien. Nie wiem, czy jemu tunik jest potrzebny. Jak on skręca. Jak turbo. Weź porównaj. Jak turbo no. Bym mu wstawił jeszcze, wiesz, neony. Chłopie, to by było. Różowe neony i turbo. Weź nie strzelaj do poli... A, czekaj, bo mamy zgubić chyba. Czy nie? To był ten, Buzard. O, następny jest. Czemu on do nas strzela? Nie wiem, nie lubi nas. O Jezus. Kurde, jeszcze jeden? Skąd tyle ich? Ty, oni się tu spawnują! Zabiłem jednego, następny się pojawia w to samo miejsce. Ta sama sytuacja była jak ten uciekał, bo to jest na poziomie... My robimy miejsce na poziomie trudny, moi drodzy, więc... Niestety, ale oni się spawnią w miejscu, gdzie się zginą. No, bez kitu. Ale lipa. To się Rockstar nie postarał. Jezu, gdzie to jeździ jak kilometr musimy przejechać. Poważnie, aż tak się trzyma. Patrz, normalnie jak na szynach jeżdżę. I to na padzie. No, nieźle. To chyba nie ma znaczenia, on skręca jak skręca. Czyli ludzi próbujemy pozabijać. Tak, nie, to nie robimy, my jesteśmy dobrymi ludźmi. Tak, na pewno. No strzelaj w nich, co na co czekasz? Jakie nędzne życie tu prowadzą w tej dzielnicy. Czekaj, tu czas. Wow, muszę uważać trochę. Bo i nas zestrzelą oni zaraz. Czekaj. Dobrze jechałeś. Nie, źle pojechałem, miałem tu skręcić. O. No dobrze, no. Ło, prawie wypadek był, patrz. Fu! Jakie ty, wybuchy! Jakie tu normalnie wyśmigałki robię.
Co się dzieje? No, chyba będziesz dobrym graczem NFS-a, coś tak czuję. Przepraszam, muszę Ej, co się tu dzieje? O, tu są nasi ludzie, czekają na nas. Ale nie strzelaj do nich. Tu ciężarówka już na nas czeka, ekstra. Widzisz? Kurczę. Ja pierdziu, ale fajne działo. Nie, ja będę musiał, trzeba będzie to stunigować, ewidentnie trzeba będzie to stunigować, jednak... Ja myślałem, że tej przyczepki się, że ona już taka jest, nie? Nie, da się stunigować właśnie, tylko wiesz, dobrze jest fajnie zrobić tę misję, żeby sprawdzić, jak co działa, nie? 6-9 mam zabójstw. Widzisz, teraz zobacz, ile jestem. No. Dobra, to myślę, że tym symbolicznym akcentem możemy skończyć ten odcinek. Tak, już? No dobrze, tak, to już chyba bo ten fajna moment. Misja była, ale kurczę, no już czas kończyć. Czas kończyć, także ocencie misję, dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa, pa. Na razie, hej.